Mechanizm iluzji i zaprzeczania, czyli magia osoby uzależnionej. Zwróć uwagę na to, że istnieją mechanizmy obronne, naturalne, tak jak ręka, która odskakuje, kiedy dotyka ognia. Podobnie mechanizmy obronne chronią nas przed cierpieniem, zabezpieczają nas, pozwalają szybko zapomnieć. Tak w naturalny sposób nasz organizm broni się. To trochę tak jak z lornetką, kiedy ustawiamy ostrość na coś, co chcemy zobaczyć, tło i inne szczegóły tracimy z oczu, ponieważ na czymś innym koncentrujemy całą swoją uwagę. Podobnie osoba uzależniona, gdyż w innej sytuacji musiałaby zmierzyć się ze swoją słabością i przyznać się do swojego uzależnienia. Wypiłem za dużo. Nie kontroluję swojego picia. Przez picie straciłem pracę. Nie radzę sobie ze swoim uzależnieniem. Dlatego osoba uzależniona zatrudnia magika. Pozwala mu on zmieniać przeszłość, przyszłość oraz teraźniejszość. Mówi o minimalizowaniu. Wypiłem tylko jednego. Zaprzeczanie. Nic nie piłem. Obwinianie. Gdyby nie to, że szef mnie wkurzył, to bym nie pił. Racjonalizowanie. Spotkałem kumpla z wojska, musiałem wypić. Koloryzowanie wspomnień. Była świetna impreza, nic się nie działo poza tym. Odwracanie uwagi. Ważniejsze, bym nie spóźniał się do pracy, niż to, żebym nie pił. Myślenie marzeniowe. Jak znajdę pracę, wszystko będzie dobrze, przestanę pić. I jeszcze jedna ważna rzecz. Mechanizm iluzji i zaprzeczania jest rodzajem ucieczki od odpowiedzialności za swoje picie. Popatrz na polityków, którzy często, kiedy mówią o czymś, co się udało zrobić, co osiągnęli, mówią, zrobiliśmy to. Kiedy mówią o porażce albo trudnej dla ludzi decyzji, mówią, że decyzja została podjęta. To nie oni, ona sama się podjęła. Iluzja i zaprzeczanie nie jest niczym więcej, ani niczym mniej niż zwykłą magią, którą stosuje osoba uzależniona. Możesz zdecydować o tym, czy odczarujesz swój świat. Dziękuję za uwagę. Darek Dopierała.